Szanowni Państwo, drodzy studenci i doktoranci, rozwój koronawirusa COVID-19 powoduje, że chciałem Państwu przekazać parę informacji. Bardziej szczegółowe znajdą się w liście, który skieruję do naszej wspólnoty akademickiej. Jak Państwo wiecie, w piątek, po nadzwyczajnym kolegium rektorsko-dziekańskim z udziałem przedstawicieli samorządu studenckiego i doktoranckiego, podjąłem decyzję, że od soboty 17 października wszystkie zajęcia na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych w szkołach doktorskich i na studiach doktoranckich będą odbywały się w formie zdalnej, z wyjątkiem zajęć praktycznych. Państwo dziekani do środy najbliższej, do 21 października, przedstawią listę zajęć praktycznych i terminy ich realizacji oczywiście przy zagwarantowaniu zarówno pracownikom studentom jak i doktorantom bezpieczeństwa od soboty do odwołania czytelnie biblioteki Jagiellońskiej czytelnie bibliotek wydziałowych i instytutowych są zamknięte natomiast pracują wypożyczalnie Pragnę także państwa poinformować że od soboty do odwołania wszelkiego rodzaju imprezy, w których bierze udział więcej niż 10 osób, są odwołane. Obecna sytuacja jest bardzo trudna dla uczelni, dla Polski, Europy i świata. Myślę, że trzeba się zastanowić nad dalszym funkcjonowaniem uczelni w kolejnych tygodniach i miesiącach. W piątek w trakcie tego nadzwyczajnego posiedzenia Kolegium rektorskiego dziekańskiego pojawiły się sugestie o zawieszeniu zajęć stacjonarnych do końca semestru. W praktyce oznaczałoby to także, że sesja egzaminacyjna zimowa odbyłaby się w formie zdalnej. Nie podjąłem jednak tej decyzji, uważając, że jesteśmy zobligowani w tej chwili do przestrzegania rozporządzeń rządowych i ministerialnych związanych ze strefami. Kraków, jak Państwo wiecie, od soboty znalazł się w strefie czerwonej. Aż do odwołania, i myślę, że dalsze działania Uniwersytetu będą powiązane z decyzjami o przekształceniu Krakowa w strefę żółtą i miejmy nadzieję, w strefę zieloną. Proszę Państwa, myślę, że obecna sytuacja jeszcze bardziej potwierdza, że nie znamy dalszej formy działalności Uniwersytetu w miesiącu listopadzie, w grudniu, styczniu. Musimy być przygotowani na różne warianty funkcjonowania. Natomiast to, co możemy w tej chwili zagwarantować, to przede wszystkim dbanie o nasze zdrowie i zdrowie naszych najbliższych. I mówię o tym nie tylko w odniesieniu do przestrzeni uniwersyteckiej, ale także o tym, co się dzieje poza uniwersytetem. Kończąc, chciałbym wszystkim Państwu, pracownikom, studentom i doktorantom, życzyć zdrowia i wyrazić, Nadzieję, że już niedługo skończy się ten dramatyczny okres funkcjonowania uczelni naszej rzeczywistości, zarówno w Polsce jak i w świecie, i będziemy mogli przynajmniej powrócić do normalnego funkcjonowania nie tylko w życiu studenckim, zawodowym, ale także rodzinnym i osobistym. Życzę Państwu zdrowia i serdecznie pozdrawiam.